Jak stajemy z kasą? Ile ja mam tych? Okej. Tarcze odpierające. Dobra, raz byśmy poszli w tę stronę. Ma odrzucenie 40% przez dwie tury. Efekt odrzucenia ma również 20%. A zagramy tak. A, tu muszę wybrać specjalizację. Dobra. Majster średnio. Saper. Mistrza robotów. Dobra, zagramy na roboty. Zagramy, tak? I chyba wszystko. Dobra, no to lecimy w podróż. Rak nas teraz. Ile mamy kasy? Aha. Trochę mało. A, sprzedaj. Co mógłbym tutaj? Kurczę, co to mogę sprzedać? Ostrze energetyczne. Ostrze energetyczne chyba już mam lepsze. Dobra, zrobimy tak. Dobra. Rak nas po prostu uzupełni. I w drogę. Ej.
Dajmy pułapkę. Dobra. Niby dostał w łeb, a jednak nie weszło. No. Dobra, chodźmy tutaj. W dół. Nieautoryzowana materia organiczna. Przechodzenie w pozycję bojową. Dwa razy. No i nice. Ręka obcego. Tu coś mamy, czy starczy mi wtedy na powrót? Dobra, zróbmy tak. Znajdziesz funkcjonalny panel, czeka na twoje polecenia. Ładuj energię. Przeskanuj okolice. Odblokuj obszar. Okej. Okay. O! Mięsaki! Super. Atak umysłowy. Och, jest. Quest skończony. U atakujących gracza wrogów. Dobra, może się przydać.
dobrze to wygląda na razie. O, kolejne mięsaki. Jest 20. O, lepiej tak. Ale trochę mało energii. Czy nie lepiej będzie skończyć tę walkę na przykład i polecieć do ataku umysłowy? Medyczne 119. Dobra, wrócimy. Zamknij peda, wróć na stację. Kasa wpadła. Sprzedamy złom. Dobra, jesteśmy na plus. Może coś sobie tu wykupić. Nie, na razie nie. Na razie polecimy dalej na Rakdos. Mientusaki znowu. Teraz to spami tym. Tego mogłem zaatakować. Energia, super. Wracając do korytarza, dostrzegasz machającą do ciebie osobę. Z jakiegoś powodu nie możesz się skontaktować z nieznajomym, który nagle wyciąga światło chemiczne i zaczyna w powietrzu kreślić tekst. S1 albo IA, H2 i U2. Chyba ma zepsuty komunikator. O co chodzi? Kieruje palec na siebie, a potem na zanikające świetle litery i udaje... Udaje strzelaninę, uderza się w głowę, unosi ręce do uszu, a później zakrywa usta. Zakłada, że został zaatakowany, a jego komunikator uległ uszkodzeniu. Okej, czy to jest quest znaleźć
Znaleźć modyfikator. Broń wyborowa. Zobaczmy tę broń wyborową. Broń wyborowa dystansowa. 82% na zabójcze trafienie. Zaraz, co ja zrobiłem? Broń wyborowa. Dobra. Teraz lepiej. Tutaj była broń szturmowa. Mam jakąś broń szturmową? Odzyskiwanie. Premia serii. Dobra. To jest ten gość. Znajdujesz zwłoki anonimowego zbieracza. Poszukaj kosztowności. Tuż przed rozpoczęciem przeszukiwania ciała orientujesz się, że zostało zaminowane. Rozbrój pułapkę. Z powodzeniem rozbrajasz, niestety nic nie ma do zebrania, odejdź. Szukaliśmy nowych niewolników, żywych lub martwych. Okej. Komplement na Colta. I kończymy pana. No, ciekawe. Narzędzia, dobra. Narzędzia to jest tak. Błąd krytyczny. Narzędzie medycyna. Ale nie mam nic z medycyny. Zdolność przywracania tarcz, daj. Dobra. Dawaj ich.
Aha, ten na raz. Muszę lepiej zrobić tak. Łapkę rzucimy. Mój dwa razy. Dobrze, dobrze. Wieżyczka strażnicza. No, uniknął. Pudło. No i GG. Części dozorce. Po wejściu do pokoju czujesz, że do twojego umysłu wdziera się jakaś jaźń. Po drugiej stronie sali stoi ogromna konstrukcja składająca się z metalu i mięśni. Gdy się odzywa, twój mózg przeszywa atak bólu. Odstąp, uciekaj lub giń. Chcę tylko zdobyć dane lokalizacyjne. Giń. No. Dużego wyboru. Mogłem save'a zrobić. Pułapka dymna. Atakuj. Pudło.
pudło. Komplement. Nie, tak zagramy. Koniec. Wyjmujesz z maszyny lśniącą złotą kulę. Gdy jej dotykasz, powierzchnia mieni się dziwną złotą poświatą. Intuicja ci podpowiada, że ten przepiękny przedmiot może pomoże w znalezieniu statku matki. No i tu. Dobra, to jest do umysłu. Zamienimy to. Nie, to jest tu. To. Teraz zapis. A. I teraz tak. Small energy cell. Wracamy na stację. Spójrz, co wpadło mi w ręce na wraku Raknas. Dziewicza astrosfera. Któż wie, jakie skrywa sekrety? Posło ci dobrze, jednak do celu wciąż daleko. Kontynuuj. Stoimy w miejscu. Dobra. Odejdź. Tu. A zaraz, 3. Na 551. Nie za dobrze. Sprzedaj złom. Czy potrzebujemy leczenia? Nie. No to wracamy na Raknas. Raknas i tutaj. Tu jeszcze coś jest. Rdzeń tarczy. A ten ból wykańcza mnie. Trudno mi oddychać, pomocy. Jak mogę pomóc? Potrzebujesz środków przeciwbólowych? Trudno mi mówić. Nazywam się Anamemnon. Środki przeciwbólowe to za mało. Dozownik do leków jest pusty. A czuję ekstremalny ból. Nie mogę się ruszać. Jakby pocisk przeszył mi brzuch. Błagam, znajdź mojego przyjaciela Avi. On nie odpowiada. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Wiem, że tu coś było. Trzeba rozwalić. Zabójczy strzał. Atak umysłowy brzmi nieźle. 24, 24. On ma 29, 27 ten lepiej. Thank you.
Wykryj słabe punkty tego. Cała tarcza mu zeszła. Dobra, zacznijmy ich wykańczać. Nie pykło. No dobra, czy coś jeszcze przegapiłem? Szukamy jego. Że używasz światła chemicznego z własnego skafandra i wpisujesz w powietrzu AVI. Czynność zużywa część twojej energii. Nieznajomy chwyta światło chemiczne i kreśli. Kreśli światło chemiczne wielki znak zapytania. Nieznajomy powtarza ten sam wzór. Niewyraźne litery trudno odczytać. Nie masz jednak pewności, czy przedstawiają właściwą odpowiedź. Używasz prawdziwych liter. Jest najwy niespodziewanie, klipie się w głowie, jakby przypomniał sobie coś ważnego, po czym odwraca się i zaczyna pisać. Tym razem słowa mają sens. Tak, Avishai to ja. Anemnon cierpi i potrzebuje leku. Przecież Anemnon cierpi lek. Od razu po odczytaniu wiadomości Ashai chwyta dozornik leków, przekazuje ci go i zaczyna gwałtownie gestykulować, ponaglając do szybkiego powrotu do Anamemnona. Dobra, gdzie jest ten gościu? Tu. Mam go tutaj. Anamemnon podłącza dozownik do skafandra. Słyszysz długi, spokojny oddech. Mało brakowało. Jeszcze chwila, umarłbym z bólu. Chyba wsadziłem zapasy medyczne do sprzętu Aviego. Z milion razy mówiłem Avishaiowi, że ma naprawić twój przekaźnik. Teraz nie będzie miał wymówki. Skąd ten dojmujący ból? To powszechna choroba. Zespół dysmonarchy. Cierpi na nią połowa populacji lustrzanych światów, ale objawy są zwykle dużo łagodniejsze, np. drobny ból głowy. Niestety ja cierpię na odmianę Hortona, która powoduje najcięższy ból. Dobrze, że dostałem od ciebie leki, które miał Avi. Inaczej zabiłaby mnie toksyna. Dlaczego sam nie mógł ci przynieść leku? No tak, chyba jestem ci winny wyjaśnienie. Skradliśmy mojemu tacie neuronową tektopłytę i przylecieliśmy tu, by ją ukryć za szybko. Tata jest dyrektorem bogatego przedsiębiorstwa i potrzebowaliśmy gotówki. Sprawdzałem, czy nikt nas nie śledzi, a Avi poszedł ukryć nasz łup. Pewnie był akurat w trakcie szyfrokamuflowania. Osoba dokonująca szyfrowania musi pozostawać w pobliżu obiektu, inaczej efekt w końcu zniknie. Nic nie wskazywało, że dojdzie do wypadku. Wrócisz teraz do swojego przyjaciela. Nie mam sił, żeby się ruszyć. Zapasy energii są w norie, więc chyba przez chwilę odpocznę. Wróć proszę do Ashaya i powiedz, że nic mi nie jest. I że on jest pacanem. Da ci nagrodę za uratowanie. Weź też te ogniwa energetyczne. Mam ich jeszcze sporo. Okej.
Dawaj, ogniwo. I statek zrobiony. Nic mu nie jest, a ty jesteś pacanem. Anna obiecał mi nagrodę. Aha. Anna, okej, okay. Ty pacan, nagroda. Trzymaj, należy ci się. Zmodyfikowany uszkadzający niszczyciel. Co to jest? Wyborowa broń dystansowa. Rdzeń tarczy. Czy ktoś jeszcze? Co to było? A, to jest to. 9 obrażeń plus 7% obrażeń plus premia. Dziesięć obrażeń, dwa zabójcze. Niby spoko. Zabójcze trafienie, ale tracę trochę premia do dziennik misji. Dobra, spadamy stąd, wszystko zostało zrobione. Wracamy na stację, sprzedajemy złom. I w drogę na kolejną planetę. Taranos. Safe, wiadomo. Okej. Odbieranie klientów w takim miejscu, mówię ci, to po prostu żart i bardzo kiepski. To ty jesteś taksówkarzem, który ma odebrać Hansel i Olas? Tak, to ja. Kazali mi przylecieć po Jolas, kolekcjonerkę czystych tonów, ale nie mogę jej znaleźć. Wszystko wskazuje na to, że jest na tym wraku, ale ciągle mi umyka i chyba oszaleje. Masz absolutną pewność, że jest na tym wraku? Słuchaj, no odkąd wprowadzono transplantarne cła, regularnie otrzymuję tytuł najlepszego lokalizatora klientów w taksi Tauenhauser, więc tak sądzę, że na pewno tutaj jest. Zużyłem prawie całe rezerwy energii, szukając tej całej Jolas i wkrótce będę musiał wracać na statek. Jak ją znajdziesz, to powiedz, że jej szukam. Okej. Okay. Questior do zrobienia. Funkcjonujący panel. Czeka na twoje polecenie. Przeskanuj okolice. Odblokuj obszar i tyle. Na razie nie biorę energii. Okej. Okay. Ale tu mamy robaczka. Weszło dobrze.
21, okej. Atak. To po nim. Niepotrzebnie wieżyczkę wyrzuciłem. Szukaj. Broń dystansowa. 10 technologii, 6 max. Dobra, zobaczmy to. Broń dystansowa modyfikacja. A to jest jako cała broń, dobra. Dziesięć do technologii. Technologia 25. Tylko co to działa? A jako tu narzędzie technologiczne. Co jeszcze dostałem? Dragon tu ściągnął na raz 24 obrażeń. Ładnie tarczy mi zjechali. Dobra. Dajmy pułapkę, czekamy. A ten się boi, dobra. Dobra. Nie, gitara. Dobra, kończymy to. Thank you.
O, unik zrobił. No, wow. O, napastnik mocy na trzecim. No to od razu nakładamy. Przeciążenie jedna tura, czyli jedną turę nie będę mógł z tego korzystać. No spoko. Może być. Atak umysłowy może być. No i dobrze, nie zrobiło tak. Osiem obrażeń, dobra. Zabieramy złą. Pięćdziesiąt pięć. Dobrze, dwa podła w jednej rundzie. I ogłuszenie przez jedną turę. No to tego możemy zlikwidować od razu. Kolta. Komplement kultowi.
Po nim. Poziom czwarty do modyfikacji broni. Robot asystujący, broń lekka. Moduł robotyki. Dobra, save. Co by się stało, jakbym tu się cofnął? Teraz doładowanie. Dobra. A. Lekka broń dystansowa. Ciekawe, ale... Broń szturmowa. Ja bym to zamienił. Do lekkiej broni. Zrzęcie technologiczne, modyfikacja. A gdzie było to? Chyba, że to sprzedałem. Aby się zgadzało wtedy. Broń dystansowa. Broń do walki wręcz. Nie. To jest ciekawe, ale... Narzędzie przeszukujące. To jest wyborowa broń dystansowa. Plus 7%. O, to jest ciekawe.
Może gdybym to wywalił. Zagrał tak, o. A, tu już byłem, dobra. Idźmy tu. Hej, przybyszu, chcesz pohandlować? Miałeś coś dziwnego podczas podróży? Nie bardzo, raz strzeliłem do źle działającego robota. To nic takiego. Łatwiej strzelamy się do tych nieinteligentnych niż do ludzi. Dobra, pohandlujmy. Co masz? Odpala drugi pocisk, zadając 16% obrażeń. 25 szans na plus 14% dodatkowe obrażenia tarczy i przeciążenie przez jedna runda. Ciekawe. To jest ciekawe, broń do walki wręcz modyfikacja. Kupię to i jeden ten. Dobra. Dzięki za poświęcony czas. Gdzie to było? Do walki wręcz. Dobra. Okej. Kurczę. Wróć. Tu coś mamy. Dwóch gości. Wchodzą do pokoju, zauważyć niebezpiecznie wyglądające insekty, nacinające i pożerające jakieś ciało. Nabrzmiałe pęcherze na ich grzbietach zaczynają pulsować. I nagle insekty wzbijają się w powietrze, kierując się w twoją stronę. 27. Pudło. Dobra. Atak umysłowy. I... Tak nie trafił. Okej.
Nie weszło. Dobra, to był jeden atak ma. Nice. O, jakieś śmieci. Teraz przecież tu byłem, co tutaj jest? O, chodźmy tu. Tu się postawi ten. O, sami przyszli. Pułapka. I Colt zrobi tak. Śmiertelnie. O, wow. Pięknie weszło. Wyborowa broń dystansowa. Wyborowa broń dystansowa. Narzędzie przeszukujące. 14 odzyskiwanie plus 1 pancerz. 4. Ale... Jeszcze 5 krytycznych. 3 uderzenia. Na razie nie. Ekwipunek. Dobra. Skanowanie. Ten co zrobi? No tarczę sobie przywrócił. Thank you.
ten nic nie zrobi. Rozproszona broń dystansowa. Dużo śmieci mam ze sobą. Udaję tajemniczą maszynę. Bip, bup, bip, bip. Oczekuję fantastycznej namiastki. Czy ją posiadasz? O czym ty gadasz? Jesteś oczekiwanym delegantem? Nie. Więc odejdź, dobra. Wchodzisz do astroobserwatorium statku. Wszystko jest tu w zaskakująco dobrym stanie. Wiek tego miejsca ujawniają tylko miejscowe uszkodzenia ścian i panelów. Wszystko inne wydaje się być w pełni sprawne. Pomieszczenie wypełnia aura spokoju i opanowania. Napełniając cię melancholią, walczysz z tym uczuciem i uruchamiasz panel. Chaos budzi Ami. Maszyna rozrzucona w głębinach kosmosu. Binarność to fragment pustki i drzewa życia pod stalowym niebem. Witają się z wiatrem, ale nie na mnie czeka. Ale na mnie nie czeka nic na drodze wygnania. Po co tu jesteś? Chcę pobrać twoje dane lokalizacyjne. Prosta odpowiedź, jak każde inne polecenie. Te dane jednak zostały zaszyfrowane indywidualnym kodem. Nie będę przeszkadzać. Dalej. Spróbuj je złamać. Nie będę cię powstrzymywać. Dobra. Dlaczego tak brakuje ci chęci? Mój rdzeń nie odpowiada. Egzystencja nie ma sensu. Został tylko jeden cel. Zanim wejdę w pustkę, pożegnam się z wygnaniem. Dobra, spróbuję hakować system. Nie uda się zhakować pliku. Panel robi się czarny i nie chce dalej się komunikować. Musiało dojść do aktywacji jakiegoś mechanizmu autozniszczenia. Z tym panelem nie da się już nic zrobić. Kurde, klops. Śmieci. Kończy nam się energia, spokojnie. Nie płacz. Chodź, 65, chodźmy jeszcze tu. No dobra. Wróćmy tu. I tu jeszcze ten kawałeczek zbadamy zaraz. Wróć na stację. Sprzedamy złom. Na Taranosa lecimy. Jeden zasięg skanowania. Ciekawe. Próbujesz zwrócić na siebie jej uwagę, ale podnosi rękę, dając sygnał, żeby przestać mówić. Po krótkiej chwili otwiera kanał komunikacyjny. Już skończyłam. Wreszcie mi się udało zapisać ostatni klaster w tabeli. Cześć, jestem Jolas. Czym mogę służyć? Przepraszam za brak wychowania, ale...
Miałam ważne zadanie. Szukacie James, pilot taxi Tauenhauser. Wysłał go twój małżonek, martwi się o ciebie. Nic mi nie jest, moja druga połówka zawsze za bardzo się o mnie martwi. Latam na te wycieczki już od lat i zawsze wracam do domu w jednym kawałku. Nie opuszczę tego statku, dopóki nie zakończę tu swojego zadania. Tony, które tu znalazłam, są wyśmienite. Nad czym pracowałaś? Zbierałam drgania elektromagnetyczne, dobywające się z czarnej dziury, wokół której orbitują te wraki. Po raz pierwszy udało mi się nagrać je tak blisko źródła. Materiał jest niespotkanie żywy i dokładny. Czegoś jednak brakuje, to trochę głupie, ale wyświadczasz mi przysługę. O co chodzi? Musisz mi pomóc przeprowadzić test. Ten statek ma wspaniałą bibliotekę soniczną, ale nie pozwala się do niej zalogować. Chcę, żebym znalazła przedstawiciela, który zyska dla mnie dostęp do panela. Zrobisz to? Jasne, dlaczego nie? Wspaniale, zostawię kanał otwarty, żeby umożliwić ci dostęp do zawartości panelu. Chcę pobrać jego bazę tonów, więc nie denerwuj się i odpowiadaj na pytania. Liczę na ciebie, zajmę się tym. Dobra, co tutaj jest? Panel AMI. Dobra, jedziemy do AMI. Dobra, drugi panel. Tak. Weryfikuję dane analizą V2. Bip, bubi, bip. Wcale nie wydaje tych głupich dźwięków. Tylko łechtam twój jaszczurczy mózg. Udzielam dostępu Jolas. Weźmiesz udział w grze o nazwie Uniton. Prawda czy fałsz? Wymagam dużej ilości energii. Czy możemy zaczynać? Tak. Zaczynamy zadawać pytania. Pierwsze pytanie dotyczy inwersji interwałów. Jeśli inwersją 7 jest 2, a inwersją 5 jest 4, to co jest inwersją 6? Łomatko. Strzelam jeden. Błędna odpowiedź. Zacznij ponownie lub podejść i poprosz swoje rozumienie materii fal. Dawaj. 8. Błędna odpowiedź. 1 i 8 nie pasuje. Dobra, 3. Zgadza się, czyli 3. Jeśli wartością B jest 0, C jest 1, a D jest 2, E jest 3, a F jest 4, jaka będzie wartość dla E? Jeśli wartością B jest 1. Sześć. Jak? Zaraz. To było 3. No to 5? Zaraz, bez sensu. W systemie tonalnym progresja numeryczna 2-5-1 zamyka tymi sekwencji. Co jednak się stanie w systemie? Jest anatonalny, więc nie trzyma się żadnych zasad. Zgadza się.
Sekwencja ukończona. Udzielam dostępu do strefy oktatonicznej. Dostarcz zorganizowaną figurę dźwiękową, uranową żarówkę do twojego źródła. Aktywacja trybu uśpienia. I ona jest. Panel poprosi mnie, żeby ci dostarczyć figurę dźwiękową o nazwie Uranowa Żarówka. No wspaniale, mam już chyba wszystko, po co przybyłem. Teraz muszę wrócić do domu i przebadać tę uranową żarówkę. Dziękuję za pomoc. Okej. Jaka jest teraz misja? Poinformować gościa. Gdzie ty jesteś? Ile to zajmie? 195. No to łatwiej polecieć tu. Wrócić na stację. Taranos. Jezus, źle zrobiłem. Taranos, dawaj. Otwórz PDA, chodź tu. Akilas powiedziała, że otrzymała od ciebie pomoc. Bardzo się cieszę, że nie muszę już tu siedzieć. Nie ma cóż, obiecano mi nagrodę. I czeka na ciebie nagroda na stacji. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował transportu, wal jak w dym. Będziemy już lecieć. Powodzenia. Spoko. Wynik misji. Quest zrobiony. Odebrać nagrodę. Taranos. Zgłoś się do gubernatora. Dobra. No to i tak muszę lecieć. Odebrać quest. Nie tu. Próbowaliśmy odzyskać dane lokalizacyjne z wraku Taranos, jednak zakończyło się to niepowodzeniem. Dane przepadły. Cóż za blamasz, jeśli mnie pamięć nie myli, to twoim zadaniem nie było to, aby mnie zawodzić. Jesteśmy jednak na to przygotowani, a na odkrycie wciąż czeka wiele innych wraków. I wieści odnośnie nowych? Nie. Dobra, spadamy. Sprzedaj złom. Mam trochę tych części. Uzupełnić się to. Minus 7 maksimum, no to niepotrzebne. To powinno być przycisk sortuj. To mogę sprzedać, o. Dobra. Mam 2600. Tysiąc pięćset minus dwa, przywracanie.
plus 1 dodatkowego zasięgu skanowania. No, a zrobimy tak, koniec. Save. Dobra, dobra. Zakłócenie magnetyczne. O kurde. Jamies Atos, okrutny morderca milionów niewiniątek, ludobójczy maniak upadających narodów. Jamies Czas, pożerać życia, niszczyciel światów, itp. itd. Czym ty jesteś? Tylko przyjacielskim zbieraczem. Idź w takim razie dalej, oczekuję kogoś ważnego. Dobra, co się stanie? Ono, duże to jest. A, czyli mogę tylko w prawo iść. Zakłócenie magnetyczne. Okej. Szukaj. Ognia. Pironik. Dużo pancerza. Ten nie zaatakuje. Pułapka. Pudło. Kurczę. Ja mam taki kontratak chyba ustawiony. Atak umysłowy. Kurczę. No, robi się nieprzyjemnie powoli.
kurde, same pudła. Zachwianie. Okej, no to jest przydatne. Okej, walka wręcz. No to ciekawe, ciekawe. I to. Dobra, awansik. Zagrajmy tak, tak. I o, a to ile tego było? A dwa punkty. Dobra. Dobra. Zagramy. Nie, zaraz, gdzie to było? Dobra, plus ekwipunek. Broń dystansowa mnie nie interesuje. Weźcie 3 obrażeń. Czemu mniej? A to było? Zachwianie. Broń dystansowa. Broń do walki wręcz. To jest ciekawe. Gramy tak, a co to jest? Narzędzie technologiczne. Tu coś jest i tu coś jest. Zielone, błyszczące oczy stworzenia zwracają się jedno po drugim w twoją stronę. Złowieszczy wzrok wywołuje w tobie niepokój. Atak umysłowy. Ile to masz życia? 10% szans. Wykryj słabe punkty.
Atak umysłowy. Dobra. Dobrze. Ogłuszenie przez jedną turę. Wparło. Pułapka. Pułapka dymna. Kpina. Nie, dajmy wieżyczkę. Kurde. No, chyba nie mogę rzucić dwóch. Tylko jedną, dobra. Wiesz? Zmieszanie, dobra. Oj, oj, oj. Chyba jeszcze wieżyczkę coś ma. No.
Dobra, wracamy na ten, na stację. Nie byłem tu, a żadnych kontraktów nie ma. Przywróć. Kurczę. Już się wyprztykałem z pieniędzy. Dobra, to robimy ciach.